ratownik WOPR-u, uzbrojony całkowicie. Tak, zawsze poruszamy się ze sprzętem asekuracyjnym po plaży, bo gdyż nie wiadomo, kiedy będzie potrzebna nasza interwencja. Właśnie, a co to w ręku pan trzyma? To jest boja typu SP. Jest to podręczny sprzęt ratownika. Alternatywnie zastępujemy pasem typu węgorz. Ale prawdą jest, że każdy ratownik musi dobrze pływać? Pracujemy w zespołach i w zespołach mamy przydzielone funkcje. Każdy ratownik odpowiada poszczególnie za coś, ale umiejętności pływackie każdy ratownik musi też posiadać. Większe bądź mniejsze, ale ratownicy muszą pływać, jak wskazuje nazwa, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jasne, ale my dzisiaj spotkaliśmy się zupełnie na inny temat. Będziemy mówić o Państwa zawodach. Właśnie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które odbędą się w Świnoujściu. W Świnoujściu to kiedy? Planujemy zawody końcówką lipca bądź początkiem sierpnia. Wcześniej będzie Grand Prix Polski organizowane w Świnoujściu przez Zarząd Główny WOPR-u. My jako ratownicy ze Świnoujścia chcemy zorganizować nasze lokalne zawody, do których zamierzamy zaprosić ratowników z Międzyzdrojów, WOPR Świnoujście oraz niemiecki Wasserwacht. Rozumiem, że w tym momencie przydaliby się sponsorzy, którzy by dołożyli się na przykład do nagród albo ufundowali takowe nagrody. Tak, jeżeli mógłbym się zwrócić z tego miejsca, szukamy wsparcia przy organizacji zawodów, gdyż nie ukrywam, że zaplecze jakieś techniczne musimy zapewnić. Dodatkowo będzie to wydarzenie, wydaje mi się, stosunkowo medialne i z doświadczenia swojego wiem, że zawsze skupia to stosunkowo dużą grupę osób, a chcemy, żeby te zawody wyszły w jak najlepszy sposób, bo chcemy promować ratownictwo, chcemy po prostu pokazywać się z dobrej strony i przede wszystkim chcemy, żeby plażowicze nam ufali, widząc naszą pracę. Rozumiem, że zawody z tego powodu, że jesteśmy nad morzem, odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Tak, dokładnie. Warunki nie grają znaczenia, ponieważ ratownicy jesteśmy cały czas na wybrzeżu, cały czas musimy pełnić dyżur i bez względu na warunki i pogodę, jak głosi nasza przysięga, że spieszymy na ratunek, narażając własne życie. Także jeżeli chodzi o warunki w trakcie zawodów, no to każda drużyna musi się do nich dostosować. Proszę powiedzieć, gdzie ewentualnie sponsorzy, darczyńcy mieliby i z kim się skontaktować? Jeżeli chodzi o tą sprawę, można kontaktować się z bazą ratowników bezpośrednio przychodząc. My jako ratownicy mamy bazę tutaj w samym centrum plaży, na której mamy ogłoszenie dość, po prostu mamy dużą powierzchnię reklamową, którą możemy wykorzystać. Dodatkowo w trakcie zawodów możemy rozstawić szyldy reklamowe i nagłośnić imprezę będziemy też przez radiowęzeł. Dodatkowo z tych zawodów ma być nagrywany film promocyjny, na którym też mogą być umieszczone loga sponsorów, po prostu osoby, które wsparły nasze przedsięwzięcie. Do kiedy zatem osoby wsparcia mogą się do Was zgłaszać? Myślę, że do końca lipca byłoby optymalnym terminem. Im wcześniej, tym lepiej dla nas, bo po prostu będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Pan również wystartuje w tych zawodach? Tak, będę startować w konkurencji australijskiej, czyli konkurencja polega na wyścigu sztafetowym. Trzeba złapać, startuje 5 ratowników, a są 4 pałeczki. Kto pierwszy, ten lepszy, ostatni odpada. Jasne, już prawie wszystko wiemy. Dziękuję serdecznie za rozmowę i będziemy w kontakcie. Dziękuję również i zachęcam do wspierania takich działań.